5, 4, 3, 2, 1. Patryk, wynik 20,85 wata na kilogram, czyli no twoje rekordowe jak do tej pory. Poprawka idzie. Tak jak my mówiliśmy, pewnie masa ciała robiła swoje. Jeżeli chodzi o test dla naszych zawodników, robimy 2 razy 10 sekund, obciążenie 15% masy ciała. Jest to 2 razy więcej niż standardowo stosowane w teście Wingate dla osób trenujących inne dyscypliny sportowe. Ze względu na to, że z doświadczenia naszego w pracy z tą grupą wiemy, że kadencję, którą uzyskują w czasie wysiłków, jest około 140-150 obrotów na minutę. No i to obciążenie daje możliwość właśnie dostosowania do tego, co się dzieje na torze, czyli uzyskania tej kadencji i wtedy tych maksymalnych wartości mocy przy kadencji, którą oni mają przyzwyczajeni są do tego. Pamięta pan swoje moce, swoje takie osiągi, tak dla porównania? Powiem szczerze, że nie pamiętam. To były generalnie testy do odmowy. Wiem, że tylko jechaliśmy około tam 24-26 minut i tyle pamiętam z tych testów. To jednak są czasy zamierzchłe, lata 90 ubiegłego wieku, także pamięć jest ulotna. Być może w moich zapiskach gdzieś tam mam jeszcze w domu, ale nie jestem w stanie powiedzieć. No właśnie, tu chyba z torowcami jest pewien problem, bo dochodzi ich wąska specjalizacja, więc te wszystkie ustawienia muszą być niezwykle precyzyjne w ich przypadku. Są pewne standardowe testy i standardowe procedury testów, które stosujemy przy większości dyscyplin, no ale staramy się też dopasować do specyfiki danej dyscypliny. Tutaj chłopaki uzyskują wartość mocy 2500 W, co było niemożliwe przy mniejszym obciążeniu, ze względu na to, że nie mogli już większej prędkości uzyskać kręcenia pedałami, co też jest nieskuteczne w ich przypadku, bo tak jak mówimy, te 140-150 to jest tak optymalnie dla nich, a nie 200 czy więcej obrotów na minutę, bo tego nie robią w czasie wyścigu. Proszę mi powiedzieć, co to za maszynka teraz była, co mierzyliśmy? To było urządzenie do pomiaru momentów sił w warunkach statyki. Mierzyliśmy maksymalny moment siły, jaki są w stanie wygenerować przez prostowniki i zginacze kolana. No i jak wyniki? Prostowniki bardzo, bardzo dobrze. Tutaj u części zawodników w zginaniu stawu kolanowego troszkę za niskie wartości w porównaniu do prostowników. No ale to chłopaki już wiedzą od dawna, że no jest dysproporcja między prostownikami a zginaczami, ale to taka charakterystyka dyscypliny, także... Bo widzę, że to nie jest krzesło elektryczne, ale bardzo podobne. Na czym to, jak wygląda to badanie? Bo się siedzi, przymocowuje się specjalnymi pasami, przykuwa łańcuchami. Tak, żeby wyizolować pozycję, żebyśmy mierzyli tylko w danym stawie ruch. Samo skakanie dla nas jest niezwykle istotnym elementem w procesie treningowym, bo my bardzo dużo skaczemy, generując duże moce, no bo jak sam wiesz, sprint to jest jednak, to jest moc maksymalna, to jest prędkość ruchu. To po prostu pokazuje progres, jaki zawodnicy robią, bądź też nie robią. Będą z nich ludzie? Tak mówię oczywiście patrząc, mierząc Tokio. Ten dodatkowy rok dla naszych sprinterów jest zbawienny, bo niestety kwalifikacje olimpijskie pochłonęły bardzo dużo energii. No, startowali w 5 porach świata zimowych, także praktycznie latali z zawodów na zawody. W przeciwieństwie do Holendrów, którzy przejechali 2 puchary świata, mieli już kwalifikacje olimpijskie załatwione. Nasi zawodnicy musieli jeszcze w styczniu startować w Kanadzie pod koniec stycznia, po to, żeby pod koniec lutego jechać w Mistrzostwa Świata. Dobrze ten ciężki okres znieśli, ale ten dodatkowy rok na pewno pozwoli im jeszcze osiągi swoje podnieść. I, no zobaczymy. Wszystko się może zdarzyć. Wiem, że rozmawiałem z Igorem Krymskim, idą do góry cały czas, także jest dobra prognoza. Super, dziękuję bardzo. Ściemnia się przed oczami? No dobra rozgrzewka zrobiona, teraz drugie podejście, także mam nadzieję, że jeszcze poprawię.